odpowiedź cały czas niewyjaśniona, mówiąc delikatnie, ponieważ jest mała, bardzo mała różnica punktów. No cóż, Puszalewski, który wraca do drużyny Elany Toruń po dłuższej przerwie. Drowicz pokazał wariant rozegrania. Rozegrali to krótko Torunianie, dośrodkowanie na pole karne. No i tutaj naprawdę bardzo blisko był w tej sytuacji z numerem 24 Hubert Krawczun. Lana już za Gdański ładnie się obrócił z futbolówką. Zagranie do Trojan, do... Zobaczmy! I okazja lekkie! Ależ było miał okazję. Zatrzymać dla siebie. A teraz strzał z dystansu, no i tutaj naprawdę mógł zaskoczyć bramkarza. Nimi także Krawczun z Zagdańskim. Niezła centra Tomaszewskiego, no i tutaj był naprawdę bliskozowo wydzielany. Walczył tam Daniel Ciach, a więc kapitan, jeżeli chodzi o pole karne. Ponownie rzut rodny dla Elany, teraz z przeciwległego narożnika, dośrodkowanie, no i tutaj był bardzo blisko Zagdański. Gospodarzy, podanie do Stefanowicza, Stefanowicz w pobliżu pola karnego, Zagdański. Teraz będzie okazja, Zagdański nie ma bramki. Imienia Grzegorza Duneckiego, wrzutka Figaszewskiego, mygłówka jeszcze ze strony Elany. Daniel Ciach, a nie, przepraszam, to Stefanowicz. Lękiewicz, okazja Zagdański. Ale spalony, tak. Spalony. Będzie rozgrywane. Tomaszewski, no i ta piłka gdzieś tam musnęła górną siatkę, ale swoją sektorówkę. Tymczasem piłka na lewej stronie, Tetych niezła. No i teraz jest gol! 1-0 Elana! Bramka! 1-0 prowadzi Elana, Łukasz Zagdański, no bo kto by inny? Blisko niego Krawczun, Grabowski do środka, strzał z dystansu ponad bramką Świtalskiego, ale obrońcy Kalickiego Klubu Sportowego, centra w szesnastkę, ale tam nikt tego nie mógł zamknąć. A teraz jeszcze złapał piłkę Hubert Świtalski, a teraz już Elana na lewej stronie, Tetych może znowu zacentruje, no ale jednak to dośrodkowanie nie było tak. Napastnika z Kalisza, jest uderzenie i gol 1-1 w kapitalny strzał Jankowskiego z 18 metra i to co mówiliśmy, takie pozycje, tak... Dośrodkowanie, no i okazja, złapał tę piłkę Artur Melon, Rafał Jankowski. Blokują Torunianie w murze ten strzał. Trzeba szybciej to rozprowadzić. Elana kieruje piłkę na pole karne, no i tutaj zablokował na piłki do tyłu. Aleksander Tomaszewski, Trojanowski, centra na pole karne, ale to... No nie. Aleksandrowicz, niezła centra, Tomaszewski, ależ był blisko w tej sytuacji wykończenia przyjezdnych. Dośrodkowanie na pole karne, ale kompletnie do nikogo. Wszystkich tam piłki. Zafierucha, Trojanowski. Trojanowski był folowany. To musi być folowany. 1-1 zostawia jedną i drugą drużynę w bardzo trudnej sytuacji. Walca awansu. 1-1 Łukasz Zagdański w końcówce pierwszej połowy dał prowadzenie Elanie. Bramka do szatni. Wydawała się, no, że po pierwsze wpłynie pozytywnie na Elanę. Oczywiście też wiadomo, że...